Ze mną reprezentant Śląska, PFK Company, czy Paktofonika, teraz nie wiem jak mówić obecnie. Fokus w każdym razie. Fokus. To przejdźmy teraz do tematów takich bardziej ogólnoświatowych i naszych czasów. No mamy koncerty Paktofoniki, które zamykają pewien etap od koncertu Spotka, który ja pamiętam, na którym byłem. No jak jest w ogóle? Jaka jest atmosfera? Kto na nie przychodzi? Ludzie w naszym wieku. Tak. Czyli w końcu odchowali dzieci i mogą przyjść na nasze koncerty? Mhm. Na spokojnie i przeżyć to jeszcze raz. Myślę, że zrobiliśmy ten koncert w taki sposób, żeby było można odczuć tą atmosferę tamtych czasów. Jasne. I... A no robicie chyba dalej, dobrze? O ile się nie mylę, tak? Które miasto będzie? Tak, na pewno będzie Gdynia. Aha. I... No zobaczymy, jeszcze kombinujemy różne rzeczy. Chcielibyśmy Warszawę, chcielibyśmy Łódź, zobaczymy, nie? Mhm. Oprócz tego jeździmy jeszcze z jakimiś innymi rzeczami, z Pogantazami, z jakimiś PFK-ami. Mhm. Także rzeczy się dzieją. A ty z jakimiś klubówkami, drum and bassami, które zawsze cię ciągnęło w tą stronę, coś jeszcze kombinujesz w takich, wiesz, klubowych brzmieniach? Ja sobie robię takie rzeczy, wiesz, i czasem sobie jeżdżę na takie kluby, ale... Ale brak tu sensu. Brak tu sensu już w tym wieku trochę, no, tak, wiesz, grać bym mógł, być na tym, to już tak jakby nudne. Wolę spędzać czas w inny sposób, jest Jasne. Ciekawszy. A jak gracie we dwóch z Rahimem ten materiał sprzed 20 lat, czujecie jakąś tam obecność trzeciej osoby? Bo zwrotki, ja nie byłem na koncercie, ale zwrotki rozumiem, że wypuszczacie, czy rapujecie zwrotki Magika? Puszczamy, zapraszamy na koncert. Mhm. Wiesz, my nawet jakbyśmy ich nie puszczali, to ludzie i tak je wyśpiewają, wyrapują, także mhm. jest moc, nie? Rozumiem. A Fejza bierzecie, czy jest taki projekt, czy nie za bardzo? Co, różnie, no grał z nami w Spotku, bo on ma też swoją karierę prowadzi, więc ona jest trochę odmienna od tych starych hip-hopów, które on jakby mógł, to by przesunął, nie, bo on rozpoczął swoją karierę i na zdrowie mu. Ale brzmi trochę jak tata, jak gra z wami te numery? Trochę ma głos podobny, jakby się tak dosłuchać, nie? Także... Genów się nie wydłubie, tak jest przysłowie. Tak, no trochę tak. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie Paktofonika w Trójmieście i może kolejne miasta. To był Fokus, dziękuję bardzo, pozdrów Racha i zapraszam do mnie do Rap Kontenera kiedyś, jak będziecie w Warszawie. Dobrze, dzisiaj jestem. 3> Panie i panowie, ze mną Don Guralesco, Don, PDG Kartel. Cześć. Aj. Kopelat. Kopelat. Słuchaj, Goral, jak ty to robisz? Co ty jesz, co ty pijesz, że praktycznie co roku jest płyta? Mowa ciemna, to chyba tutaj jesteś jakoś nominowany jeszcze. A już ucieczka z kina wolność zaraz, prawda? Tak. Jak to się robi? Na to wygląda. Kurczę, no rzeczywiście. Właśnie tutaj po drodze rozmawialiśmy, że trochę za dużo może płyt wydaje, nie wiem. Tak to jest. A te płyty są fajne, ja wiem, że tak kurwa brzmi wazeliniarsko. Dziękuję ci bardzo. Są jakieś tam, bo mi się chce to robić, bo w całym tym... Żeby nie było, ja nie jestem wywalcem Rap Kontenderu na co dzień, nie? Wiesz. No nie, nie, jeszcze u mnie nie byłeś, jeszcze cię przeciągnę, ale... To wszystko, ale w całej tej industrii, w całej tej rap grze, ja najbardziej lubię, w sumie się okazuje, rapować sobie w studiu nowe utwory. Ja to kumam zupełnie. Żyć muzykę i stąd taka ilość albumów po prostu. Co najmniej jeden, a zazwyczaj dwa rocznie. I tak to jest. No trochę nawet może bym chciał, żeby było mniej. Mówię o tym, bo słuchaj, twoi koledzy, którzy szli tak jak ty, czyli OSTR, oraz Jacek Granicki w LTD zrobili sobie przerwę, bo też tak było i właśnie Ostry teraz wraca album, ale miał przerwę dwa lata. Czasem każdy potrzebuje przerwy. Oddechu. Może ja też potrzebuję przerwy. Może też jestem pracownikiem. Pytasz co jem, co piję. No. Nie piję akurat kurde rumu. To jest problem. Przyjechałem tu, a tu widzę, że rządzi rum. Mhm. Po piracku. Także to na pewno nie jest rum. A ciebie bardziej góra niż pirat, nie? Raczej tak. Ale śliwowicy pewnie na barze nie mają. Takie 70% lubię taką ze wschodu. A tak naprawdę no to jest po prostu drive muzyki wciąż, nie? Jak... Uh-huh. Ale powiedz mi, bo też dużo chodzisz po górach, jesteś góralem, ale jakby widzę to też, media społecznościowe pokazują wszystko. Widzę, że lubisz pójść w góry, lubisz wziąć dobrą książkę. Czy to też jest jakby napęd, wiesz, głównie lirycznie na pewno jakiś? Na pewno. Na pewno wzbogaca to wewnętrznie człowieka. Czytanie zawsze, wszędzie. Uh-huh. Oczywiście... dobrych rzeczy, no. Natomiast wiesz, no czy książki, czy powieści, czy poezję, czy reportaż. Lubię czytać, zawsze mi to pomagało. Mhm. Mam taki, a nie inny mózg, który ma trudności ze skupieniem się na jednej rzeczy. W związku z tym potrzebuję książek, bo właśnie one nakazują nam się skupić. Mam. A po drugie, wiesz, w tym świecie dzisiejszym, takim szalonym, gdzie wszystkiego jest po troszku,
mają chyba szczególną nową rolę do odegrania, to znaczy nastawiania naszego umysłu na właściwe tory. Mhm. Tak mi się wydaje. A powiedz, czy w dobie, nie lubię tego słowa jubileusz, ale jakichś tam okrągłych rocznic pojawiają się, wiesz, wzgórzaki, kaliber 30 lat, wiesz, myślę o tobie, o Kaście, czy myślicie... Właśnie z Waldkiem się przywitaliśmy. Tak, bo Waldek tu jest, ale chodzi mi... Czy myślicie, jak rozmawialiście o tym, żeby na przykład zagrać stary materiał, wiesz, na Europy Peryferia, czy coś? Się to robi. Czasem jak się w koncertach, wiesz, okazyjnych, czy na Wyspach Brytyjskich, czy tu. Jasne. Czas pokaże. Myślę, że nadejdzie w ogóle czas taki, że powinienem się zająć troszeczkę moją starą muzyką, bo wiesz, przez to, że ja ciągle tworzę nowe rzeczy, to trochę zaniedbuję właśnie takie rzeczy, jakie robią moi koledzy, różne lecia i tak dalej, ja to zaniedbuję ciągle. I stare hity, ciągle... wiesz, Drewnianej Małpy Rock, tam są takie rzeczy, perełki do odgrzebania. Tak, ja ciągle jestem do przodu, do przodu, do przodu, a publiczność też lubi rzeczy, które już zna, prawda? Zna. I przyjdzie może czas, ja wiem, może kiedy nie będę już miał tyle do powiedzenia na mikrofonie, że będę mógł, miał czas zająć się troszkę bardziej oldschoolową muzyką. Jasne. Może też właśnie wtedy będzie czas, żeby się spotkać z partnerami na mikrofonie. I coś też z nimi nowego porobić, nowego, starego. Lubisz takie gale? Tutaj, gdzie spotykasz, wiesz, pewnie trochę młodych... Nie wiem jeszcze, bo nie bywam. Dzisiaj jest DJ Felix tutaj, którego ja nie widziałem kilka lat. No to fajnie, wiesz, to się cieszę. Stara morda. Nie wiem, czy lubię takie gale, bo nie bywam na takich galach. A dopiero wszedłem w sumie. A co cię skłoniło? Tak sobie stwierdziłeś, a wpadnę, czy jakiś, wiesz? Tak naprawdę to osobiste perswazje moich przyjaciół. A jesteś gremią poznańskiej pewnie mi też. Już że życzą i uważają, że powinienem się pojawiać na tych rzeczach. To nie jesteś gremią, jesteś nominowany na Poznaniaka 30-lecia. Tak. A poza tym, no wiesz, profesjonalizm wymaga pojawienia się w takich miejscach, które są rozwijające się, rozwojowe. For us, by us i to jest też, to cieszę się, że takie rzeczy sobie powstają. Nie jestem może chłopakiem za bardzo czerwono-dywanowym i tak dalej, nie czuję się tu do końca jakoś tam, wiesz, bardzo swobodnie. Ja się dobrze czuję w dresie, wiesz. Ja też w zasadzie, ale ja się dobrze czuję w dziwnym kapeluszu ostatnio bardziej. Ale no w sumie jestem. Czy to jest Fedora? No chyba tak. Należy tu być i tyle, no. Pozdrawiamy serdecznie. To był DGE, to są Popkillery 2023. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I do zobaczenia. Na pokazie. Proszę Państwa, ze mną DJ Volt. Tutaj dużo, długo by można mówić, chyba niewiele trzeba mówić. A, piąteczka, oczywiście. Volt. Jesteś w Warszawie, ostatnio wiem, że ci wywiało troszkę. Powiedz, co cię przygnało, żeby przyjechać na taką galę? Bo ja pamiętam, że ty raczej stroniłeś od różnych takich, wiesz, okoliczności. Wiesz co, ja kurczę, jestem chyba, należę do tej skrajnej mniejszości, która nie lubi podróżować. Rozumiem. Więc jakby broniłem się rękoma i nogami, ale chłopaki z Popkillera nie ustawali jakby dobrze. W naciskach, żeby jednak tutaj... Żeby się jednak zawitał. Żeby zawitał i okazało się, że przyjechałem. Słuchaj, prawie w każdym odcinku mojego podcastu, który jednak głównie gości starsze pokolenie, twoja ksywa, twój pseudonim się gdzieś przewija, jednak każdy jest z tobą związany. Dużo osób mówi, że otworzyłeś im drzwi, ostatnio był u mnie Ośka. Czy to było, wiesz, czy to był Wienia, czy masa innych osób. Czy ty się czujesz ojcem chrzestnym tego warszawskiego rapu, czy boli cię takie określenie? Wiesz co, jakby wyobraź sobie, że uwielbiasz gotować. I właśnie gotujesz. A czy potem ktoś się jakoś nazwy, trudno powiedzieć, co z tym zrobić, co z tym fantem. Jeżeli ktoś tak uważa, bardzo mi miło, nie przywiązuje się jakoś do tego. Jasne, a czy śledzisz tych, już pozostając w nomenklaturze, że tak powiem, kuchennej, śledzisz tych młodych, którzy teraz gotują, którzy mają, można powiedzieć, street foody, nowoczesne żarcie, czyli młodą szkołę rapu. Czy podoba ci się i też młodych producentów? Nie wiem, czy słuchasz tego, co robi Atutowy, tego, co robi, nie wiem, Kubi producent? To są rzeczy, które do ciebie trafiają, czy jednak jesteś... Trafiają do mnie rzeczy takie bardziej niezależne, no nie? Bo jakby ja... O właśnie, koniec wywiadu. W dobrym momencie. Dobra, ale to kończmy jeszcze. Okej, wiesz co, ja nie lubię bitów z Fruity Loops. Więc jak ktoś robi bity na Fruity Loops, znaczy oczywiście z całym jakby bagażem tego Fruity Loops, no nie? Tak. Można zrobić zajebisty bit na Fruity Loops, ale wiadomo, o co chodzi. Jasne. Ja nie lubię tych bitów na Fruity Loops z takimi hi-hatami, nie czuję tego po prostu, nie? Ty wszystkich mamy też pop, nie? Z takich bitów nie lubię, ale jeżeli ktoś sięga do fajnych akordów, to wtedy tak.
Cebek, zaczyna się chyba. Dziękuję ci bardzo, że wpadłeś do mnie. Piąteczka w takim razie. I do zobaczenia. Panie i panowie, ze mną wspaniały nowy projekt Hedora, chociaż raperzy i producenci nadzynowi, bo Nemy, ja cię pamiętam sprzed lat, jak poznaliśmy w Gdańsku, chyba na Gdańsk Gamuza, jak robiłeś swoje rzeczy. Pryksona też poznałem kilka lat temu, jak zaczynałeś działać z Włodim i no, jakby też sobie przebadałem, co robicie. Stworzyliście piękny projekt. No właśnie, opowiedzcie jakby, co w ogóle spowodowało, że złączyliście siły i skąd ta chemia? To taki trywialny jeden post na Instagramie wywołał całkowitą burzę. Lawinę. Nemy, jak u ciebie? Jak to jest? Wiesz co, no właśnie to co Pryku wspomniał, czy... No to był za post, to... Instagramowo. Wiesz co, no to była taka wspominkowa rzecz, bo to była postać z filmu Mario Bros. Gumbas, pamiętasz taką postać? Gumbas? Tak? No, no, więc tam jakaś, wiesz... Podobny gabarytowo, trochę tak. W ogóle nieźle, bo wspominamy, a w tle leci Paktofonika, to się wszystko w ogóle łączy na tej gali. Panowie, no i stworzyliście bardzo fajny projekt. Dla mnie w ogóle benzyny kałuży... Kałuże benzyny, przepraszam, już dużo się gości. Benzynowe kałuże. Bardzo fajny, klimatyczny singiel, taki można powiedzieć hipnotyzujący. Czy jak, nie wiem, jak gracie na żywo, jak na przykład ludzie reagują? Jeszcze nie mieliśmy okazji zagrać tego numeru na żywo, więc będziemy mieć okazję... Na razie mamy 3 zabukowane sztuki razem z Włodim, bo on teraz promuje, będzie mieć, no powiedzmy, trasę taką jakby ze swoim materiałem. No i jakby z wielką przyjemnością też przyjęliśmy zaproszenie. Bo ty zrobiłeś trochę bitów, nie? Na nową płytę na KH Ultras. Większość bitów zrobiłem. No i współpracuje nam się dobrze póki co, zobaczymy co będzie dalej. No ale bardzo miło, że jakby tak duża postać i wciąż aktywny, zajebisty MC, jakim jest Włody, jakby wziął nas trochę ze sobą i będzie... Ja powiem tak, Włody się zajebiście osadza na twoich bitach. Tak, tak, to jest moje zdanie. To jest prawda, nie ma co tutaj... A ty dalej hajpujesz z Włody, czyli będziecie jeździć sobie jakby takim składem? Będziemy jeździć, jeszcze nie wiem jak dokładnie reszta całej trasy wygląda, na razie mamy 3D potwierdzone koncerty. Super. Jeszcze jest jedna niespodzianka, o której jeszcze nie będziemy mówili, ale też będziemy na fajnym takim koncercie, który się będzie odbywał w Warszawie. Panowie, życzę, żebyście hipnotyzowali całe sale i festiwale, bo teraz coraz więcej się ich robi. Na koniec jeszcze takie pytanie, no byliście nominowani tutaj dla, nie wiem, to się nazywa truskulowa płyta, czy tam klasyczna płyta. Bardzo fajnie, wygrał Góral. Czy jakby zgadzacie się z tym, czy jak to skomentujecie? Nie mi o tym chyba tutaj dyskutować ani decydować, więc pozdro dla Górala elegancko. Ale cieszycie się, że zostaliście nominowani, czyli znaliście się w piątce jakby, wiesz, top albumów w tym roku. Tak, zwłaszcza, że jest to bardzo świeży projekt. No, jesteśmy wciąż jakby w tej fazie debiutu, także... No, wiesz, jakby dla nas to jest duże wyróżnienie i fajnie się pokazać. Także, no, to jest także dzięki. A czy myślicie, że to jest projekt, który powstał na jedną płytę, czy wygląda na to, że to będzie zespół na dłużej? Robimy dalej, już są bity poszczególne, znaczy jest... Pryk, są teksty, są już nowe? Są już nowe rzeczy, zaciskamy, żeby było jeszcze grubiej, uwierzcie mi, tak właśnie będzie. A ja tutaj solennie obiecuję, że ci panowie zagoszczą mnie w Rap Kontenerze, zrobimy fajną sesję i pogadamy dłużej. Dzięki panowie i wracamy patrzeć, kto dostał. Pow! Słuchajcie, ze mną Aster, reprezentant Baut, nowa szkoła. Bardzo miło mi ciebie tutaj gościć, siemanko. Z chęcią cię ugoszczę kiedyś w Kontenerze. Dzisiaj tutaj mamy polowe warunki, gala popkillerów. Słuchaj, niedawno wydałeś album, ale ta nagroda tak naprawdę nie jest za album, bo jest odkryciem, jest za zeszły rok. Za twoje kawałki, za zajebisty featuring z White Widow. No, jak się czujesz? Konkretnie z Maciasem, nie? Tak, z Maciasem. Czuję się zajebiście. To, wiesz mordo, jak mam się czuć, kurwa, wygrywając statuetkę w wieku 18 lat. Dopiero co dostałem stary złotą płytę. Dokładnie. Kurwa, tak mnie wszystko jakby przygniata, jara jednocześnie. No, jestem... Naprawdę mega zadowolony, dumny sam z siebie czasami, że jestem w stanie tyle wytrwać. Wiesz co, ale trochę tak ta twoja legenda w zeszłym roku rosła, bo dużo osób mówiło, wiesz, White Widow wyszła płyta, wiesz, fajnie, podpisali się z Warnerem, ty później, ale wiesz, te single i w ogóle to, jak budowałeś swój wizerunek, wiesz, naprawdę to jest kurwa bardzo spójne i fajne. I mimo, że może recenzje płyty teraz, wiesz, nie wszystkie są pochlebne,
Ja nie uważam, że te kawałki są takie same. Nie uważam, że nawiesz w tym samym. Uważam, że masz bardzo fajne melodie i wiesz, no... No nie chcę cię porównywać z Fetty Wapem, ale gdzieś troszkę tu jest. Może przez to oko. To może o to chodzi, ale... Jest melodyjne, wiesz? Melodyjne sprawy, tak? Moim zdaniem. No może tak. Ja powiem ci osobiście, nigdy tak dużo Fetty Wapa nie słuchałem, więc też mi jest ciężko to porównać. Aczkolwiek co do tego, że... Czekaj, o czym ty... To myślę, że wszyscy tylko kojarzą Trap Queen. Tak, nie, tak. Mówię o tym, ale właśnie, wiesz. Co do tego, co powiedziałeś, że gdzieś tam nie wszystkie te recenzje są jednak pozytywne. Mhm. Wiesz co, ja byłem w stanie to zrozumieć nawet przed wydaniem tego albumu. Wiedziałem już, że nie każdy utwór każdemu się przyjmie. Chciałem oddać siebie brzmieniowo, jeżeli chodzi o kwestię liryczną, tam wiesz, że gdzieś tam merytorykę o to wszystko. Jakby ja chcę, żeby ludzie pojęli. Ja mam dopiero 18 lat. Ja wiem, że w wieku 18 lat ludzie już kurwa pisali fraszki, wszystko było tak zajebiście poskładane, naprawdę wszystko było. Ja też miałem w twoim wieku z freestylami i z... No tak, 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 ale powiem ci jakby tak, że ja skupiłem się, żeby oddać jak najbardziej siebie brzmieniowo. Jasne. To warstwę liryczną odłożyłem troszeczkę niżej, nie? Hmm? I wiesz, są numery, gdzie oddałem siebie, jeżeli chodzi o swój... Taki, że swoje emocje. A bawisz się flow też, wiesz, tak. Ty płyniesz po tym bicie, to tak. I tam, wiesz, oddawałem siebie tak naprawdę na tam ostatnich numerach. Bardziej chciałem już tego słuchacza przyzwyczaić do tego, że już powoli siebie otwieram. Nie można też siebie sprzedać od razu, źle to powiedziałem. Nie można też tak otworzyć siebie, pokazać w 100%. Jasne. Bo no kurwa, no to nie jest jednak, wiesz, kariera na jeden rok, tylko to ja myślę o tym przyszłościowo. Ja chcę z tego, wiesz, jasne. Chcę z tego żyć i tworzyć to kurwa całe życie praktycznie. A czujesz taką presję, wiesz, pochodzisz z Bału, to osiedle, które ma taką renomę, jaką ma w Łodzi, wiesz. Jest tam ostry stamtąd, jest, wiesz, no wiadomo, White Widow, to też jest fajne, bo to dla mnie to jest trochę taki nowy movement. White Widow, oni są bardziej hardkorowi, ty bardziej liryczny, ale trzymacie się razem. Czuć jakiś taki nowy powiew z tamtego miejsca, a na pewno jest też presja środowiska, że tobie się udało, nie? Wiesz co, co do White Widow, to z tego co wiem, to oni nie wszyscy są z Bału, aczkolwiek chodzi o Łódź, to tak, to Łódź, to tak, to ostry jest z Teofilowa, to też jakby wiesz, ja jestem akurat z Bału, ale co do... Moja żona jest z Bału też, więc... Co do tego właśnie, to no co, ja jestem po prostu zdania, że Łódź to jest taka stolica aktualnego undergroundu, który wyszedł, jakby wiesz. Bo nie mogę tego też nazywać undergroundem, bo ja osobiście nie lubię metkowania tego, ale wiesz, ale chodzi mi po prostu, że z tego undergroundu, z którego jednak każdy musi gdzieś do góry pójść, no to z tego Łódź to jest taka największa kopalnia, tak? Aha. To jeżeli o to chodzi. Ale no tak, White Widow, ostrego, to no, powiem ci tak. A poznaliście się? Przecięliście się kiedyś? Nie, ale... Brat mnie tak katował muzyką ostrego, dozgonny szacun ogólnie. Wychowała mnie ta muzyka i naprawdę, no, dozgonny szacun. Ja dzięki niemu dowiedziałem się, co to jest krańcówka, co to jest migawka. Kręci jak... Warszawa, jak wiem, co to jest. Zbijam pionę, zajebiście zasłużone to jest, słuchaj. Przecinamy się, rób swoje, bo robisz to dobrze. Mowa węży. Jak najlepiej. Wpadajcie na trasę koncertową. Dokładnie, i też zauważyłem, że już masz swoją audycję. To też się zajebiste, wiesz, w niuansie, także słuchajcie. Młody człowiek, 18 lat, ale fajny światopogląd. Piąteczka z całej szkoły. 19. Tam sobie 19 dopiero wszedł. Rozumiem. Jasne. Piąteczka, dzięki. Kiedy wyszedłem na fajkę, zaczął Bisz. Nie, ale teraz całkiem poważnie. Bisz otrzymał dzisiaj dwie statuetki. Jesteś lirycznym i alternatywnym raperem. Jak ci z tym jest? I kiedy wyszedłem na zewnątrz, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, stanąłem trochę z boku, tak, żeby ochłonąć, no, popatrzyłem w gwiazdy i uświadomiłem sobie, że Beskidu jestem najbardziej lirycznym i alternatywnym raperem. Śmieję się. Alternatywny raper, alternatywna płyta przede wszystkim, to jest duże zaskoczenie. Ponieważ paradoksalnie Ulises, czyli moja ostatnia płyta, jest mega klasycznym w kontekście treści albumem. Jasne. Nawiązującym też miejscami do Molesty chociażby. Ale wiesz, ja myślę, że to chodzi o treści, o słowa, o spłycenie polskiego języka, o tym, że mówi się, że wiesz, żeby bicia zrozumieć czasem, to trzeba studiować encyklopedię albo Wikipedię. Ja rozumiem, ale wiesz, co chodzi? Sięgasz do słownictwa i do rozwiązań klasycznych, alternatywnych dla młodego słuchacza być może. Dokładnie, być może tak. Z drugiej strony
Wydaje mi się, że ludzie, którzy śledzą moją twórczość, no, widzą, że konsekwentnie idę swoją drogą i w tym sensie tak jest. Ta droga jest trochę alternatywna do tego, co dzieje się. I wiem. Ta kategoria mogłaby się nazywać nie mainstreamowym. Nie mainstreamowym. Na album roku. I w tym sensie wydaje mi się, że ta płyta nie zasługuje na to. Winces. Jasne. Płyta na dekadę Wilka Chodnikowego. Bardzo lubię ten album. No właśnie, dostałeś w ogóle... Który to jest twój popular? Bo pamiętam, jak dostałeś za dekadę, jak na Hire. I też pamiętam, kadaliśmy, byłeś zdymszony, to już jest któryś kolejny. Półki ci wystarczy na takie... Bez przesady. Bez przesady. To jest drugi i trzeci. Nie sądzę, żeby w najbliższej przyszłości pojawił się kolejny. No. Ponieważ Ulice dla mnie jest taką płytą zamykającą trochę moją rapową drogę. Aczkolwiek rap jest moim życiem, więc jak... Kiedy tylko pojawi się głód, będę nagrywał dalej. Teraz daję sobie czas na szukanie inspiracji, szukanie takiej... jakiejś takiej głębokiej potrzeby. Jasne. Żeby powiedzieć o tym, co mnie mega prześladuje, męczy, intryguje. A dlaczego jeszcze nie potrafię znaleźć formy rapowej. Jasne. Ale wiesz co, fajnie też, że oprócz płyt i tego jakby studia i zamknięcia się i skupienia na tekstów, pokazujesz się też ludziom na żywo, razem z Tetrisem, wiesz, Jurkowski zrobił fajną inicjatywę. Powiedz, jak to było, wiesz, wyjść do ludzi takim gronem, takie trochę, można powiedzieć, to trochę odmłodzenie w ogóle, no bo taki vibe widziałem mocno koncertowy, fajny, nie? Dokładnie tak i jakby ciężko to opowiadać, trzeba być tam, robić to, żeby wiedzieć. Ale mega zaskoczenie było dla mnie to, że da się bez kitu wrócić 10 lat wstecz. I wiesz, to trochę alternatywna trasa, no bo patrzysz na ciebie, na Teta, na WNMA. Tak, to nie jest jakiś tam super mainstream teraz, tak, nie? My należymy do tego specyficznego pokolenia, które dostało się w te tryby rapowej machiny. Tak. I miały ten swój moment, ale szybko zostaliśmy przemieleni trochę przez rynek. Jasne. Aczkolwiek jest duża rzesza ludzi, którzy gdzieś tam wychowali się na naszej muzyce i cały czas czują potrzebę, żeby do niej wracać. I to jest trochę zasada sentymentu też, wiesz? Trochę też, ale też trochę tego, że my gdzieś tam konsekwentnie robimy swoje. Jasne. Jakby z klas jest lepiej, nas gorzej, ale kiedy przychodzą na nas, wiedzą, że jesteśmy tymi ziomkami. Ale zajawka Kipi Gęsta, zacytuję sam siebie, że tak powiesz. Dokładnie, dokładnie. Dzięki, Wiszu, życzę ci jeszcze wielu innych popkillerów. Rób półkę długo na tę nagrodę. Wielkie dzięki. Inspiracji wszystkiego i żebyś płacił po mnie kiedyś w to miejsce. Bo to miejsce dzisiaj obchodzi swoją rocznicę. Rok temu wydałem pierwszy odcinek, więc jakieś życzonka dla mnie, dla wszystkiego dobrego, niech się... Niech wyjawka trwa. Tak jest. I do zobaczenia prędzej czy później na pewno. Do zobaczenia, Wiszu. Dziękóweczka. Zbijam tu i zbijam tu. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, to moja stara koleżanka, bardzo wzięta. Stara, wypraszam sobie. Nie, chodziło mi, że stara, że długo się znamy, bo ty wyglądasz kwitnąco i młodo i w ogóle, wiesz. To świadczy o tym, że rodzina, dzieci odładzają. Popatrz na mnie, popatrz na siebie. Pięknie. W moim brzuchu było dwóch ludzi, ja powiem. Nie, ja mam córkę, a nie po moim brzuchu. Bardziej dzień. Nie wnikajmy w to. Marika, powróciłaś. Troszkę cię nie było, wiadomo, dzieci, ale jakby wracasz teraz. Ja kocham twoje rabadab style i wszystkie rzeczy, które pamiętam. Co teraz? Co będzie? Teraz będzie grubo. Albo grubo, albo wstanę. Jasne. Wiesz, ja miałam sporo czasu, żeby przemyśleć parę spraw. Aha. W związku z czym wracam z mocnym uderzeniem, z mocnymi tekstami, dużo rozkmin. Jeśli ktoś chciałby sięgnąć w głąb siebie i lubi takie podróże, a nie tylko ślizgać się po powierzchni, to zapraszam. Będzie siła ognia? Oj tak, nawet mocniej, bo jak pisałam Siłę Ognia, byłam młodą dziewczyną. Tak. Nie miałam jeszcze takiego repertuaru doświadczeń, jaki mam teraz. W tej chwili wiem trochę więcej, być może za 10 lat, prawdopodobnie tak, będę wiedziała jeszcze więcej. Pamiętam tą dziewczynę, jak miała Siłę Ognia, byliśmy kiedyś w Irlandii razem, słuchajcie, z Krupsonem, z Abradabem, z Mariką. A tak. Graliśmy taki łączony koncert. Pamiętam, ale było fajnie. Koncerty były grube, a tam, gdzie mieszkaliśmy w Dublinie, afterparty były jeszcze grubsze, ale to może pozostawię w naszej pamięci. Kiedyś to były czasy, tak. No, ogólnie, a teraz też są fajne. Muszę to powiedzieć, pamiętam, jak tańczyłaś na stole i było wspaniale. Ja uwielbiam tańczyć na stole, ja uwielbiam tańczyć na barze i uwielbiam też prokurować takie sytuacje, w których ze sceny krzyczę, dobra, która dziewczyna teraz pierwsza wejdzie na bar i zatańczy, to ja w tym momencie odpalam kolejkę wiśniówki dla całego klubu. Super, słuchaj.
Troszkę cię nie było, przyszłaś dzisiaj na tą galę. Jak oceniasz to, co się dzieje w tym teraz hip-hopowym świadku, w tej branży? Taka gala Popkillery. Wiesz co, dużo bardzo się zmieniło przez te lata, w trakcie których zajmowałam się pogłębianiem mojej relacji z samą sobą i z rodziną. Ale dzieciaki są teraz odważne, mówią o sobie, nie wstydzą się, to jest bardzo fajne. I emocji się nie wstydzą, i depresji się nie wstydzą. Tak, doceniają różnorodność, to jest super fajne i jest, myślę, wreszcie więcej przestrzeni na dziewczyny. Kiedy ja zaczynałam, tak, to był totalnie męski klub i w tym klubie byłam ja i długo, długo nic. Tak. Było bardzo mało dziewczyn, no była Lilu, była Wdowa. Parę słów wcześniej, ale tak, parę słów, tak, prawda? Kilka dziewcząt było, ale to było dosłownie kilka dziewcząt. Jasne. I wreszcie teraz jest miejsce na babki, a babki mają bardzo dużo wartości i bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście świecie. Czekamy na tą super babkę Marikę. Kochana, kibicuję, trzymam kciuki, piąteczka i widzimy się na trasie. Pa. Śpaj, stary człowieku. Uliczny album roku. Czy jesteście zaskoczeni, czy gdzieś tam, gdzieś ci się to tliło, że tak może być? No, myśleliśmy, że zgarniemy statuetkę w kategorii alternatywny album roku, ale uliczny też jest nam bardzo, bardzo, ulica jest nam bardzo bliska, także jesteśmy zaskoczeni. Był tam też KB i tak dalej, tam była taka mała kontrowersja, że chcieli tą nagrodę nazwać imieniem Hady. Tak. I w końcu się wycofali, bo że niby, wiesz, jakby jego fani nie popierali tego. Jak byś to skomentował? No nie wiem. Słuchałeś Hady? Ceniłeś Hadę? Tak, tak, ceniłem bardzo Hadę. Ja myślę, że Hada by nie miał z tym problemu, wiesz. Czy wy byście to dostali, czy wiesz, ktokolwiek inny, bo to jest ulica. Czy też myślę, ale już same kontrowersje, to że została dla dwóch tak jakby grup, znaczy dla dwóch osób rozdana ta nagroda, no nie? Jasne. Ale no myślę, że Hada nie miałby nic przeciwko, bo jak najbardziej reprezentował uliczny nurt hip-hopu. Życzę wam tego, żebyście zostali blisko tej ulicy. Coś powiedzieć. Właśnie, żeby tak nie zamykać hip-hopu, nie? Bo to nie jest tylko uliczny rap. Jasne. Dlatego robimy różnoraki rap. Różnoraki rap dla różnych grup wiekowych, wiesz o co chodzi. Wiem, wiesz, to uliczny jest ciągle takim, to jest trochę, wiesz, kategoryzującym, zamykającym szufladce. Kiedyś bardziej ten uliczny rap się dzielił na uliczny, myśmy robili bardziej, można powiedzieć, bałsowy. Tak, a w ogóle to się zaciera, nie? Właśnie, no bo ja na przykład nagrywam rap 23 lata, stary. A wiesz, że to jesteś nową szkołą. Kurwa, dostałem nagrodę w końcu. Nareszcie, kurwa, 23 lata, 23 jak Jordan. Gratuluję ci tego serdecznie, bo nie wiem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. I zapraszam do Rap Kontenera do mnie kiedyś, żebyście wpadli i żebyśmy sobie zrobili, tak wiesz. W ogóle dzisiaj mam rok równo od kiedy opublikowałem pierwszy odcinek z Sokołem, więc mam urodziny Rap Kontenera. Jakieś życzonka poproszę. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Rap Kontenera, człowieku. Czpaj Style, jo! Składa kon prosto z formacji Czpaj Style. Ej, Czpaj ten style, dziwko. Yo, 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 yo! Proszę państwa, kiedyś był taki klasyczny numer, chyba nie wiem, czy to był Kabaret Starszy Planów, albo co powiedz, Sempoliński. Tomasz, ach powiedz, skąd ty Tomasz? Mieliśmy robić taki numer, ale powiedz Tomasz, skąd ty Tomasz, jak tam u ciebie, co się dzieje na bieżąco? Nowa płyta, czy koncerty, czy co, gruby brzuch, No właśnie tak, wszystko naraz. No. Konserwuję się dobrze, to na pewno. Widać, dobrze. Nie. Na pewno koncerty. Sporo tych koncertów będzie w tym roku, prawda? No ty wycieczkowałeś się ostatnio, widziałem cię w jakichś dalekich krajach. Inspiracje. Tak, tak. I powiem ci, że trochę to na pewno te podróżowanie wpłynęło na to, co będę chciał robić. Aha. To na pewno. Bo trochę szukałem. Redens, horror, hemafin, czy nie ty, balladowo? Nie, balladowo na pewno. Nie, dobra. Uderzenie takie, elektronika połączona z zawijaniem. Jasne. Ale takie mocne uderzenie, już tak mi się trochę zrodziło. Lightowe granie i teraz czas na jakieś uderzenie. A czy mam nadzieję? Super. Wiesz jak to jest, że w praniu wychodzi różnie. A czy to będzie cały czas w teamie Jarecki, Berka i tak dalej, czy...? Tak. Super. Myślę, że to super fajny music. Tak. Myślę, że to... Czy to cały czas... Pamiętam, jak byliśmy na wyjeździe kiedyś snowboardowym we Francji i otwieraliście sobie a nie mówiliście o planach. A mamy... Wszystko wyszło, kurde. Ale to słuchaj tego, to jeszcze nic, bo znalazłem ostatnio filmik, nie wiem, czy ty pamiętasz. Co? Wyciąg słów. Wyciąg słów, tak. Mam odcinek, jak razem jedziemy. Tak. I to za chwilę wejdzie. A to straszne. To piękny projekt, sprawdzajcie, wyciąg słów. Tak. Grubsona. Tak jest.
Powiedz Wilson, jak odbierasz dzisiaj tutaj, wychodzisz i widzisz młodą szkołę, starą szkołę, czyli Phoenix, nie wiem, wiesz, jak tak. Czy łezka się wokół kręci? Tak. To się jednoczy, wiesz. Wiesz co, zajebiste, że możemy się spotkać w takim miejscu, wszyscy razem. Jasne. Młode, stare pokolenia i tak dalej. A śledzisz to młode pokolenie trochę? Oczywiście, że tak, cały czas. I kto tam ci się podoba? Nam taki Oki, który mi się podoba. No, ja bardzo go szanuję, bardzo go lubię. Wygrał dzisiaj. On też bardzo ale... Ja wiesz, on tak... Tak, ja się... Przypomina energią młodego Grubsona. Ładnie, przyznam się szczerze, jak go zobaczyłem. Tak. W tych pierwszych numerach, to tak. Mówię, go... Tak. Chciałem trochę się obejść. Tak. Takiego energicznego ten. Bardzo go szanuję, bardzo go lubię. Zajebiście, że dzisiaj wygrał. Szkoda, że nie wygrał człowiek, którego bardzo szanuję również. Co? Czyli? Miły ATZ. Tak, był u mnie, też go bardzo szanuję. Myślałem, że wygra. Tak. W każdym razie... I tak wygrał, i bez tej nagrody. W każdym razie, ten, pozdrawiamy oczywiście. Oczywiście. Cały czas śledzę, tak naprawdę. Dzisiaj słuchałem sobie, bo akurat miałem okazję, ten 2020. Tak. Cały album i mixtape, także też, wiesz, też. Fajnie, sprawdzam cały czas. Tak. Jak najbardziej. Grubsoniku, życzę ci wszystkiego dobrego. Życzę ci bardzo fajnych, nowych produkcji w takim razie z uderzeniem. A na szczycie, żebyśmy się spotkali jak najpóźniej, bo jeszcze myślę, dobra, że zrobię przed nami mordko. Chyba, że w górach. Jedno ważne pytanie, szybko. Tak, pytanie. Takie, Paluch czy Kubańczyk? Paluch. Dziękuję bardzo. Wiadomo.